Przepraszam, dla Państwa też to jest lepsze niż program kosmiczny? Na program zaprasza sponsor PKN Orlen. No i jesteśmy. Historyczna chwila. Pierwszy odcinek programu Stan Mundialu, nie Stan Futbolu. Stan Futbolu będzie jak zawsze w każdą sobotę. Dzisiaj Stan Mundialu i tak będzie przez następne, nie chcę się liczyć, 30 kilka dni do końca Mundialu. Codziennie będziemy rozmawiali sobie o Mistrzostwach Świata. Zawsze w zacnym gronie. Dzisiaj również w zacnym gronie naszym gościem jest trener Leszek Ojrzyński. Dzień dobry. Na razie bezrobotny, ale w czasie Mundialu różne drużyny zmieniają trenerów, co widzimy po Hiszpanii, więc kto wie, może jeszcze do Rosji trzeba będzie się ugrać. Adam Kotleszka, czyli specjalista od drużyn dziwnych, a za taką uważamy Arabię Saudyjską. Bardzo dziwna drużyna, dzień dobry. Adam Kotleszka jest specjalistą, prowadzi magazyn lig egzotycznych Weszło FM, a więc jest osobą, która wszystkich tych piłkarzy, którzy wyglądają jak karykatury piłkarzy, to ma ich w jednym palcu. Dokładnie. No i Karol Bochenek, specjalista od Rosji, człowiek, który żyje Rosją 24 godziny na dobę. Ja mam wrażenie, że ty mentalnie to w ogóle się tam przeniosłeś do Moskwy, albo przynajmniej w okolice. Karol też przygotowywał do naszego magazynu Euro 2018 materiały z Rosji. Dzisiaj ciebie zaprosiliśmy, no bo gospodarze, inauguracja turnieju. Panowie, 5-0. Początkowo oglądaliśmy ten mecz i mówimy sobie, a nic takiego, jedni i drudzy, tak sobie. Jednak potem z każdą minutą ta przewaga gospodarzy rosła i skończyło się miazgą, bo teraz nikt nie może powiedzieć, że 5-0 to nie jest, to jest jakiś tam wynik po nieprzekonującej grze. Nie, to jest po prostu deklasacja na dzień dobry i jakieś pokazanie siły. Mądra i skuteczna gra, bo jeśli spojrzymy na posiadanie, no to Arabia górowała, ale o to chodziło właśnie Rosjanom, zdobyć bramkę i kontrolować wynik spotkania, zresztą zdobyć na 1-0 i do podstawowym fragmencie gry, gdzie wykorzystali swoją siłę fizyczną, swój wzrost i przede wszystkim brak konsekwencji w kryciu zawodników z Arabii Saudyjskiej, bo to było wiadomo przed meczem. Zresztą trzecia bramka też po szybkim wznowieniu z autu i też Dziuba po znowu fantastycznej asyście Głowina strzela bramkę na 3-0 i tak to wygląda przede wszystkim. Trener bardzo strzelił się ze zmianami, bo przecież zmiennicy zdobyli ale trzy widać bramki. Było, widać było stres po Czerczesowie, no bo pierwsza bramka nie cieszył się w ogóle, druga prawie się nie cieszył, a trzecia to było już eksploat. Czyli gdzieś on takiego kozaka zgrywa, że nic go nie rusza, ale tak naprawdę gdzieś to serce w gardle miał nawet przy wyniku korzystać. Nawet niedźwiedź ma serce i to serce potrafi zmiękczyć. Trzecia bramka, gdzie już to widać, że praktycznie nic się powinno nie stać, bo był taki moment przy stanie 2-0. Drużyna Arabii miała sytuację i tam dwóch zawodników mogło oddać strzał, ale minęli się z piłką i wiemy, co to znaczy bramka kontaktowa. Ta bramka nie padła, Rosjanie podwyższyli na 3-0 i praktycznie Kałasznikow zaczął strzelać i było po meczu. Karol, niesamowite bramki, bo Czeryszew, już ta pierwsza jego bramka była ładna, bo w sposób, w jaki się zabawił z obrońcami, był imponujący, natomiast ta bramka na 4-0 z zewnętrznym podbiciem po długim rogu, to coś niewiarygodnego. Tym bardziej, że Czeryszew to był taki zawodnik, który do tej pory w reprezentacji nie pokazał się z takiej strony, jakiej od niego oczekiwano. No ale on nigdzie się nie pokazał z takiej strony, jak w Villarreal może przez chwilę miał taki jeden sezon, gdzie rzeczywiście robił fajne rzeczy i potrafił strzelać bramki, notować asysty. Natomiast ostatnimi czasy można było usłyszeć czy przeczytać w rosyjskich mediach, że chyba pora wracać do domu. Może jakiś Spartak, może Zenit i próbować tą karierę odbudować właśnie w lidze rosyjskiej. On się od tego bardzo mocno wzbraniał za każdym razem. No i to powołanie generalnie na Mundial też było czymś, co nie do końca można było przewidzieć, bo on w kadrze Czerczesowa wcześniej specjalnie nie istniał. Dzisiaj też wszedł z ławki, no i zaliczył takie faktycznie znakomite wejście, strzelił dwa fantastyczne gole i wydaje się, że może być teraz tym człowiekiem, który przy kontuzji Dzagojewa będzie ciągnął reprezentację do przodu. On mi się kojarzy z takim bardzo nietypowym meczem, jednym z najdziwniejszych, na jakich byłem. Barcelona kontra Walencja, on grał w barwach Walencji. 7-0 w Pucharze Króla i on dopiero co chwilę wcześniej Real Madryt wypadł z Pucharu Króla, dlatego że on zagrał w parę minut w spotkaniu
bodajże nie pamiętam już, no nieważne. W każdym razie walkover dla przeciwników i on wtedy wszedł z ławki rezerwowych w tym meczu Barcelona-Valencia i przez 30 ostatnich minut non-stop Camp Nou śpiewało Czeryszew, kochamy cię. I tak mam wrażenie, jak, że... Jak na Camp Nou już śpiewają Czeryszew, to... Nigdy tak wiele osób nie wyznawało mojej miłości, aż do dzisiaj. Dzisiaj jest chyba pierwszy raz taki moment, że znowu ludzie, ale już nie ironicznie, nie szyderczo mogą zaśpiewać, że go kochają. Ma swój dzień. Rosjanie... Mają wszystko w tych mistrzostwach. Fajną grupę, dobry kalendarz. Zaczynają od meczu z Arabią Saudyjską. Gdyby zaczynali od Urugwaju, nie wiem, jak by się to potoczyło. Dzisiaj zagrali fajnie, ale też powiedzmy sobie szczerze, ja też jestem zawiedziony mocno tą Arabią. To miała być drużyna, która zwłaszcza w drugiej połowie miała grać naprawdę nieźle. Tak to pokazywali w tych ale meczach towarzyskich. Tak mówił? Te mecze towarzyskie tak pokazywały. Tak, no nie tylko ja, ale to było widać po tych meczach, bo z Niemcami zagrali fajnie, a dzisiaj w drugiej połowie trzy bramki stracili. Z tego jeszcze dwie w samej końcówce, już w doliczonym czasie. Nikt się nie wyróżnił, zero strzałów celnych. No właśnie, bo ty wiesz więcej, ale jak ty opowiadasz, że oni przeciwko komukolwiek zaprezentowali się dobrze, to ja nie dowierzam po prostu, że taka drużyna może zagrać dobrze przeciwko komukolwiek. Czy znaczy, to jest drużyna dobra na swoją strefę. Oni w tej strefie tak zwanej Zatoki Perskiej, a w samej Azji wyprzedzili Australię, zepchnęli ją na miejsce barażowe. No to gdzieś tam mogło zwiastować, że oni dzisiaj z tą Rosją sobie poradzą przynajmniej na zasadzie dobrego meczu, wyrównanego meczu. Ja sam tutaj myślałem, że to się skończy, nie wiem, jak jeżeli Rosja wygra, to maksymalnie jedną bramką. 5-0 to jest dla mnie wynik kosmiczny, natomiast oni dzisiaj niczego nie pokazali. Też troszeczkę mieli zawirowań z tymi trenerami. Wiemy, że to jest trzeci trener, włączając eliminację do tego mundialu, który ich prowadzi. No i ten Pizzi troszeczkę chciał zmienić tą stylistykę Van Marwijka. Za Van Marwijka drużyna miała grać bardziej defensywnie i tylko bazować na kontratakach. Dzisiaj widzieliśmy wiele razy taką sytuację, że oni starali się budować te akcje. Posiadanie piłki, to co Leszek powiedział, zdecydowanie na korzyść Arabii, tam chyba 63%. Tak. Atak pozycyjny, no ale gdzie atak pozycyjny, jeżeli masz piłkarzy, którzy, no nie oszukujmy się, są nawet do tych rosyjskich klasy słabsi. Myślę, że tutaj trzeba było w ogóle inaczej to poprzestawiać, no ale no i się skończyło, jak się skończyło. Także jeżeli Arabia miała w tej grupie coś jeszcze powalczyć, to dzisiejszym meczem mieli to pokazać. Pokazali, że mogą wracać. 0-5, mogą już myśleć. A jakie tam są, powiedz mi, zasady, no powiedzmy, relacje między drużyną a krajem, a politykami? W kraju na pewno oni mogą spokojnie wracać do domu, czy też... Tak, myślę, że spokojnie. To nie będzie tak, że to nie jest Korea Północna, nie? To jest troszeczkę jednak inna mentalność, natomiast tam wszyscy będą ich wspierać do tego trzeciego meczu. Nawet jeżeli mi te dwa pierwsze mecze przegrają i trzeci już będzie tylko honor, to tam i tak na tych placach wyjdzie po 100 tysięcy ludzi i będą oglądać te mecze. Teraz nawet rozważano to, żeby kobiety mogły wejść do strefy kibica. Wow. Wiem, że przecież w Arabii Saudyjskiej do 2012 roku kobiety w ogóle nie mogły pracować poza domem. Jeszcze inna ciekawa sytuacja, w tym czasie, kiedy kobiety nie mogły pracować poza domem, musiały kupować sobie bieliznę, no jak to kobiety, no i wtedy tylko mężczyźni to się tym zajmowali, kiedy kobiety wyszły z domów, król wydał taki dekret, że tylko kobiety mogą teraz sprzedawać bieliznę damską, ponieważ one się źle czuły, kupując to u mężczyzny. Mhm. Powolutku się to zmienia wszystko, natomiast co do twojego pytania, nie będzie tak, że oni będą linczowani w domu, że nie mają do czego wracać. Oni mają do czego wracać, bo ta liga, w której oni grają, kapitalnie opłacani, jak pączki w maśle, przegrałem dzisiaj trzy mecze, nic się nie stanie, będziemy myśleli o następnych mistrzostwach świata. Po drodze jeszcze kapitalnie opłacani, ale nie tak jak Rosjanie chyba, nie? Nie, natomiast na adekwatnie do swojego poziomu, to oni powinni zarabiać tak przynajmniej z 10 razy mniej, a zarabiałem jednak konkretne pieniądze. I kiedyś też było tak, że przecież arabscy piłkarze nie mogli w ogóle wyjechać za granicę grać. Dzisiaj jest wolny rynek, mogą sobie wyjeżdżać gdzie chcą. I dalej nie mogą, bo są za słabi. No tylko trzech za chyba słabi, z tej kadry szerokiej. Ktoś tam może by się gdzieś tam sprawdził w jakiejś drugiej lidze hiszpańskiej, natomiast im się nie opłaca tak naprawdę, bo gdzieś pójdą, to nie będą grali. Pieniądze dostaną pewnie mniejsze niż mają u siebie w kraju. Po co wyjeżdżać? Mhm. Także no, nic się nie dzieje, spokojnie. Arabia Saudyjska do tego 94 roku, tego najlepszego występu na mundialu, w tym roku na pewno nie nawiąże. Dobrze, ja tylko krótkie ogłoszenie dla naszych widzów przekażę. Możecie komentować ten program, brać w nim udział. Ja mam przed sobą komputer, będę czytał wasze pytania, jeśli jakieś ciekawe się pojawią. Hashtag Stan Mundialu na Twitterze i możecie stale z nami być w kontakcie. Karol, ta ceremonia otwarcia zaskoczyła cię? Taka, mi się wydaje, że bez przepychu, ale taka akurat w sam raz, tak? Można powiedzieć z klasy. Myślę, że zrobiono. Tak, że była, wszystkie te proporcje były dobrze wyważone i osobiście spodziewałem się czegoś, co faktycznie będzie miało za zadanie zrobić jeszcze większe wrażenie i
przede wszystkim będzie chciało pokazać Rosję jako kraj ogromnych możliwości, dla którego generalnie nie ma żadnych ograniczeń. Wydaje mi się, że faktycznie było to wszystko bardzo ładnie wyważone i Robbie Williams pokazał się też z kapitalnej taki strony. Się zrobił trochę, nie? Trochę tak, ale to z Piotrkiem Wąsowskim w studiu radiowym oglądaliśmy ceremonię otwarcia i doszliśmy do wniosku, że to na pewno kobietom się bardzo podoba, bo to no, siwy włos gdzieś na skroni zawsze robi dobre wrażenie. Sama ceremonia bardzo w porządku i myślę, że idealnie skrojona na taką imprezę jak Mistrzostwa Świata. Ja tylko do realizatorów jedna uwaga, bo niektórzy widzowie sugerują nam, że jak podnosimy głos, to coś z dźwiękiem jest nie tak, więc może trzeba tam coś ściszyć, coś podgłosić, nie wiem, coś przesunąć. W każdym razie za chwilę na pewno będzie w porządku. Ten mundial, bo ty jechałeś tam do Rosji, widziałeś, jak to wszystko rośnie na miejscu. Przez moment miałem wrażenie, że ty nie dowierzałeś, że oni zdążą ze wszystkim, zwłaszcza jeśli chodzi o Wołgograd, natomiast zdążyli. Zdążyli, no Wołgograd pasowałoby teraz być na miejscu i zobaczyć faktycznie, czy już tam wszystko jest dopięte na ostatni guzik, bo rzeczywiście początkiem kwietnia wyglądało to tak, że no, trzeba będzie faktycznie narzucić takie tempo sprinterskie wręcz, żeby te chodniki, których nie ma postawić, żeby te budynki gdzieś poprawić, elewację, wstawić szyby w oknach, których też momentami nie było i generalnie, żeby wszystkie elementy brakujące podciągnąć. Natomiast ludzie pracując tam na miejscu zapewniali, że spokojnie, nie bójcie się, wszystko będzie w porządku, ze wszystkim zdążymy, stadion mamy zaplanowany, jeżeli chodzi o otwarcie na ten dzień, jakieś parkingi na ten dzień, wszystko było rozpisane według jakiegoś kalendarza. Wiadomo, że w Rosji niekoniecznie do tych terminów trzeba przywiązywać wagę, bo to potem różnie z tym bywa. Ale wyjeżdżając stamtąd miałem takie głębokie przekonanie, że nawet jeśli jeszcze ostatniego dnia będą, nie wiem, ostatnie pociągnięcia farbą konieczne do wykonania, to w takim całościowym planie wszystko będzie w porządku. Mam wrażenie, że oni wyciągnęli wnioski z Igrzysk Olimpijskich, kiedy startowali z igrzyskami, a światowy internet zalany był z różnymi śmiesznymi zdjęciami typu dwa sedesy tak, przedzielone żadną płytą między sobą i tak dalej. Ale sami Rosjanie mówią, że to były pojedyncze przypadki, takie bardzo... Że to zgniły Zachód, tak, ich szkaluje. Tak, a to jest już temat na osobną dyskusję zapewne, bo w Moskwie, kiedy byliśmy z Mateuszem Rokuszewskim, pan, który pracował na recepcji, z niedowierzaniem opowiadał, że bodajże Amerykanie, którzy przyjechali do tego samego hostelu i zatrzymali się tam na noc, byli w szoku, że Rosjanie używają i znają papier toaletowy. Ale to powiedzmy, pobadamy teraz trochę z jednej skrajności w drugą. Jeżeli chodzi o Soczi, to Rosjanie sami twierdzą, że wyszło, czy od początku wszystko było bardzo dobrze i obserwatorzy, czy ludzie, którzy gdzieś rzucali jakieś zdjęcia, czy filmiki, uczepiali się szczególików, takich rzeczy, które jeżeli chodzi o całościowe ujęcie sytuacji, nie miały żadnego znaczenia. No tak, ale teraz tych szczególików nie ma, o tym mówię, że jakby teraz dopracowano to do perfekcji, no to, że... Pewnie tak, bo jeżeli od tej strony patrzymy, to rzeczywiście wydaje się, że wnioski faktycznie zostały wyciągnięte, albo po prostu gdzieś lepiej zamaskowano te rzeczy, które mogłyby ewentualnie psuć to dobre wrażenie. Panie trenerze, pytanie do pana o czysto sportowe. Często się mówi, że pierwszy mecz nie ma najmniejszego znaczenia i że nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków z pierwszego spotkania, no ale z tego można. Znaczy wiemy to, co w sumie wiedzieliśmy przed mundialem, otwierdziliśmy się, Arabia Saudyjska się nie liczy. Natomiast jak bardzo liczy się Rosja? Bo ona miała serię meczów sparingowych przed mundialem, gdy non-stop dostawała od kogoś w łeb, ale trzeba przyznać, że miała od kogo dostawać, bo ciągle grała sparingi z naprawdę mocnymi rywalami. No i teraz w końcu dostała przeciwnika z niższej półki. No i przejechała się walcem. I dobrze, bo pracowali na to, ciężko pracowali, tak jak tu Gilewicza słyszeliśmy, który był właśnie u trenera i tam mógł podejrzeć. Zresztą wiem, jak trener pracuje w takim okresie bezpośredniego przygotowania startowego. To jest ciężka praca i ta praca była widoczna, plus stałe fragmenty i to dzisiaj przyczyniło się do tego, że wygrali, gładko wygrali. Przede wszystkim gospodarzom sprzyja terminarz, bo teoretycznie okazało się w praktyce, że to potwierdzenie miało miejsce. Zagrali z najsłabszą drużyną w swojej grupie. Drugie spotkanie będą grać z Egiptem, który praktycznie, czy teoretycznie jest brany trzeci pod uwagę i na koniec mecz może być już łatwy gatunkowo, bo może już być zapewnione
zapewniony awans, zobaczymy jak to będzie, ale na pewno Egipt będzie trudniejszym przeciwnikiem, zresztą na podstawie tego meczu Egipcjanie będą czekać bardzo dobrze, grają z kontry, nie tak jak tutaj Rosjanie zdobyli pierwsi szybko bramkę i później Arabia Saudyjska musiała grać atakiem pozycyjnym, a tu naprawdę potrzeba więcej jakości, a tej jakości nie widzieliśmy i ja bym nie przeceniał tu jakości Rosjan, tylko po prostu zagrali tak jak powinni. Chwała im za to, że zdobyli 5 bramek, bo mogli na 3 skończyć, ale fantastyczne strzały, fantastyczne akcje. No już po tej trzeciej bramce to już było widać luz nie tylko u trenera, o którym mówiliśmy, ale też i a jakbym ja powiedział, że trener Czesław mi przypomina trochę pana, to pan by się ucieszył czy obraził? Nie, ja wiem, nie, wrażenie, mi to, że wy jesteście nie mi to oceniać. Nie mi to tak podobnie. Ja powiem tak, że po meczu, kiedy byłem trenerem Górnika Zabrze... Tak bym powiedział, że jakby was puścić do pokoju i zgasić światło i zamknąć tam pół godziny, nie wiem, który by wyszedł. Nie wiem, trzeba sprawdzić. Nie miałem okazji grać przeciwko trenerowi, bo praktycznie po naszym występie z Legią zmiana nastąpiła trenera i Czerczesow przyszedł po... No to trener załatwił robotę właściwie. No tak można powiedzieć, ale to już były rozmowy wcześniej. Ja się już przygotowywałem pod tym kątem, że może właśnie Czerczesow poprowadzić Legię pierwszy raz, ale to się przeciągnęło, strata punktów Legii przyczyniła się do tego, że Czerczesow szybko wszedł i objął Legię i wiemy, na stulecie klubu wyszło fantastycznie, jest bardzo dobrze wspominany. Zresztą mój asystent też był później, jak nie miałem pracy, był na stażu Czerczesowa, to coś mogę powiedzieć więcej. Zresztą i Wukowicz, mój zawodnik też, u niego był asystentem. No i dobrze, że ten trener, który był w polskiej lidze, który też, można powiedzieć, największe sukcesy miał w naszej lidze. Pan rozumie, o czym ja mówię, gdy mówię o pewnych podobieństwach, że taka twardość charakteru, takie zdecydowanie, takie wyciskanie piłkarzy jak cytrynę, nie słuchanie się zdania piłkarzy, tylko narzucanie własnego, to jest coś, co was łączy. Oj, trzeba słuchać piłkarzy, nie ma tak, że jesteś alfą i omegą. Aha. Wiem, że Stanisław tak samo to i pytał się zawodników. Piłkarza, bo sobie nie przypominam. I po prostu trzeba robić swoje, bo za to odpowiada, za to ci płacą, za to też twoja głowa spada, jak ci coś nie wyjdzie i tak to wygląda i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, bo Czerczesow jest na imprezie w swoim kraju, na największej imprezie na globie i naprawdę ciśnienie jest bardzo duże. Widzieliśmy, jak to było po pierwszej czy po drugiej bramce, a po trzeciej całkowicie inna reakcja. Mnie zdumiewa to, że facet jest jedną z najważniejszych postaci w całej Rosji aktualnie, no bo tak to trzeba ująć. Przygotowuje swój własny kraj do najważniejszego turnieju piłkarskiego w historii tego kraju. I on na konferencji dzień przed meczem pokazuje Elki i pozdrawia kibiców Legii. To też mnie zdziwiło. To tak, są jakieś rzeczy, które... Ja wiem, one są sympatyczne, ale one tak ze zdrowym rozsądkiem niewiele mają wspólnego. Odwróćmy sobie taką sytuację w Polsce. Trener reprezentacji Polski, pytany, który pracowałby wcześniej powiedzmy w Rosji, dostaje pytanie na konferencji przedmeczowej o klub w Rosji. I pokazuje tam znaczek tego klubu, super się o nim wypowiada. Gwarantuję, jestem przekonany, że byłoby zaraz, no może nie lincz, ale na pewno byłoby to duża kontrowersja. Kibice zaraz by mu wypominali, że teraz jest mundial, że trzeba się zająć mistrzostwami świata, a jak widać, można pokazywać działkę i można 5-0 w pierwszym meczu wygrać. A jednocześnie mam wrażenie, że albo inaczej, powiedz mi, Karol, jak jest Czerczesow odbierany w Rosji? Czy mówi się o tym właśnie, że on trochę zbzikował na punkcie tej Legii, czy to jest... Nie, o tym się w ogóle nie mówi. W ogóle. Jeżeli chodzi o to, jak dziennikarze przykładowo, którzy mają do czynienia z Czerczesowem bardzo często przy okazji konferencji prasowych, jak oni go odbierają, mam takie wrażenie, że na te wszystkie jego dziwactwa i kwieciste wypowiedzi nie zwracają żadnej uwagi. Albo się przyzwyczaili, albo po prostu, co też jest prawdą, w Rosji ludzi, którzy mówią jeszcze ciekawiej i w sposób jeszcze bardziej zdecydowany niż Czerczesow nie brakuje. Są tacy. Tak, jak najbardziej. To co drugi trener taki jest, więc myślę, że dla nich to jest po prostu chleb powszedni. Stara radziecka szkoła. Jak najbardziej. Ale nawet tacy trenerzy, którzy dopiero gdzieś wchodzą teraz do gry, do tej czołówki, dobijają się i powiedzmy nie są jeszcze tak rozpoznawalni gdzieś, może nawet nie tyle w Europie, co wręcz w samej Rosji. Mają podobny sposób bycia i bardzo często właśnie opiera się on na tym, aby prezentować się w taki kontrowersyjny sposób wręcz na konferencjach czy na różnego rodzaju spotkaniach z mediami.
Czy to przynosi jakiś efekt taki pozytywny, negatywny, ciężko stwierdzić. Faktem nikt na to specjalnej uwagi nie zwraca. A piłkarze kupili styl bycia Czeczesowa, czy jest trochę dla nich dziwakiem? To ciekawe pytanie bardzo, bo na przykład Artem Dziuba, który dzisiaj strzelił gola i razem wpadł Czeczesowowi w ramiona zaraz chwilę później, przez dość długi czas był z nim mocno skonfliktowany i to nie jest żadna tajemnica. Pewnie gdyby nie kontuzja Kokorina, to w ogóle tej bramki dzisiejszej by nie było, on mundial oglądałby z domu. I znowu na Instagramie w jakiś sposób dokuczał Czeczesowowi. Było takie słynne zdjęcie przy okazji Pucharu Konfederacji, kiedy on właśnie na Instagramie udawał, że ma wąsy po prostu gestem ręki tak pod nosem po jakiejś tam porażce, że nie pamiętam, z kim Rosjanie przegrali, ale zostało to odebrane jednoznacznie jako właśnie robienie sobie takich podśmiechujek z Czeczesowa. Mm-hmm. Pytanie tutaj od naszego widza do trenera Ojrzyńskiego. Czy gdyby dostał propozycję z Arabii Saudyjskiej, to by ją rozważył? No bo wiemy o propozycji z innego kraju, która dzisiaj przyjechała, ale trochę gorsza, tak? Tak, trochę gorsza. Co to za myślę, że już bym szybciutko opuścił was, przeprosił i spojrzał na lotnisko. Tak jest. Nie, na pewno to są żartobliwe pytanie, bo wątpię, żeby ktoś mnie znał w Arabii Saudyjskiej, bo tam się bierze. Ale w tej Afryce, skąd była ta propozycja, to ja też nie wiem, czy ktoś tam trenował. No właśnie, no trenerze, uchylmy robka tajemnicy, skąd przyszła może propozycja. Może ktoś rzucił jakiś sygnał albo coś spadło. Bo jak trener nie powie, to ja to powiem, no niestety. No to mów. Z Beninu. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest, muszę na mapie. Też nie wiedziałem dokładnie, wiedziałem, że to jest Afryka, ale musiałem zobaczyć na mapie między jakimi krajami, czy z dostępem do morza, A to masz znaczenie, jak z dostępem do morza, ma, to jest zawsze akcje, można szybciej i jeszcze jeden środek lokomocji ci dochodzi, jak wiesz, uciekał, jeszcze statek. Okay. Statek jest, a tak na poważnie, no zawsze może jakiś kurde, zawsze przyjemniej można, można pracować. Nie, na pewno mnie ten kierunek nie interesuje. Mhm. Ale Arabia Saudyjska 5 minut. Tu jest bliżej. Ale to chyba nie chodzi o odległość. My tak się trochę z niej naśpiewamy, bo dzisiaj pokazali słabo naprawdę piłkę. Ale Adam, poczekaj, bo jeszcze do ciebie było pytanie, bo ty tak trochę uciąłeś od odpowiedzi. Powiedziałeś, że ci piłkarze zarabiają bardzo dużo, ale co to znaczy bardzo dużo? Czy możesz podać jakąś. Nie, ja nie chcę tutaj strzelać, bo nie znam dokładnych kwot, natomiast wiem, że to są w porównaniu, jeżeli poszliby do Europy, to są pieniądze, które dostaliby gdzieś w Hiszpanii na przykład, w tych słabszych klubach. Spokojnie. Przykładowo Vedran Czorluka, który jest najlepiej opłacanym piłkarzem Ligi Rosyjskiej, zarabia w Lokomotywie Moskwa 4,5 miliona euro rocznie. Czy to większe pieniądze, mniejsze? Myślę, że mniejsze. Ale wiecie co, tam jest jeszcze inna sytuacja. W Lidze Arabii Saudyjskiej jest restrykcyjny limit, jeżeli chodzi o liczbę piłkarzy z Arabii Saudyjskiej. Inaczej, bardzo mało obcokrajowców tam może grać, dosłownie chyba kilku, więc tam nawet średni zawodnik z Arabii Saudyjskiej, który gdzieś tam potrafi prosto kopnąć piłkę, nie dość, że jest w drużynie, to ma zazwyczaj jeszcze wyjściowy skład. Te pieniądze, nie będę strzelał tutaj kwotami, natomiast to są pieniądze dobre, bardzo dobre. Za ich umiejętności to jest i tak kilkakrotnie więcej niż powinni dostawać. Natomiast my sobie zaczęliśmy trochę się z niej podśmiechiwać po tym meczu. Ta Liga Arabska jest naprawdę dosyć silna, jak na azjatyckie warunki. Kluby z Arabii Saudyjskiej wielokrotnie wygrywały Ligę Mistrzów Azji. No to jest jakiś wyznacznik, one nie mogą się mierzyć z klubami z Europy, więc nie możemy od nich wymagać, żeby pokazali to gdzieś przeciwko jakimś drużynom z Europy. Natomiast od razu przypomniała mi się taka sytuacja właśnie z Ligi Mistrzów, kiedy australijski klub w 2014 Western Sydney lecieli na finał do Arabii Saudyjskiej. Kilka tysięcy kibiców z Australii złożyło wnioski o to, żeby dostali bilet na tamto spotkanie. Australijczycy mogą sobie pozwolić na to, bo to jest bogaty naród, nawet do Arabii Saudyjskiej. Natomiast z tych wniosków Arabowie rozpatrzyli pozytywnie 14, z czego tylko jedną kobietę. No to miało związek z tym, że każdego z nich sprawdzali pod względem drzewa genealogicznego, czy nie mieli żydowskich korzeni. Jeżeli ktokolwiek miał żydowskie pochodzenie, od razu ten wniosek był odrzucany. Tych 14 kibiców nie miało tych korzeni, jedna kobieta została wpuszczona i to była jedna kobieta na całym stadionie. Tam było chyba 70 kilka tysięcy widzów, no bo Arabowie żadnych kobiet nie wpuszczają na stadiony. Jedna babka z Australii, dodatkowo w burce, bo musiała tą burkę założyć, bo inaczej by na ten stadion nie weszła. Więc wyobraźcie sobie, jak ona się tam czuła, gdzie tam 78 tysięcy chłopa. No i tak. Ale jak będą mistrzostwa świata w Katarze, to... Katar to troszeczkę inny kraj jednak, mniej restrykcyjny pod tym względem niż Arabia Saudyjska. Natomiast jeszcze tylko skończę wątek, Australijczycy wygrali tamten mecz. I ona zdjęła biurkę, biustonosz później i zaczęła wymachiwać. Mogła to zrobić, bo jak była koronacja piłkarzy z Australii, to zostało tych 14 kibiców, dosłownie. Wszyscy wyszli, ale to 70 tysięcy w 10 minut nie było tych ludzi na stadionie. No i to wystarczyło, więc Arabia Saudyjska to jest ciężki kraj, natomiast ligę mają niezłą. Ale mieli tą przewagę nad nami, że mogli jednak ceremonię
przeprowadzić nową sesję. No tak, to się zgadza, no więc ja widziałem, że ktoś tam pytał nawet o porównanie do Egiptu, bo z tą drużyną też się będą mierzyć. Jedna bardzo ważna różnica. Egipt ma zawodnika klasy światowej, Salaha, Arabia Saudyjska. I większość zawodników poza granicami swojego kraju, grających w innych ligach. Inaczej, troszeczkę inne podejście, więc myślę, że tutaj Egipt jednak będzie miał dużą przewagę i to będzie faworyt tego meczu. Tak grając dzisiaj Arabię Saudyjską, Egipt potrafi rozbić 3-0, myślę, spokojnie. Nie, no tak grając Arabię, to bez urazy, panie tenerze, ale Arka Gdynia by chyba pokonała. Powalczyłaby na pewno. Tymi autami by było porzucane tak, żeby nie wiedzieli, o co chodzi. No, dzisiaj Rosjanie na krótko zagrali, wrzutka i Dziuba strzela trzecią bramkę. Na krótko się nie liczy, no wiemy dobrze, a no, można i na długo. Jak się ma przewagę wzrostu, to trzeba wykorzystywać. No tak. Karol, powiedz mi jeszcze o Rosji parę słów, bo mam wrażenie, że to jest taka drużyna, w której jest kilka talentów nieznanych szerzej Europy z tego względu, że ta Liga Rosyjska tak dobrze płaci swoim zawodnikom. No i są też zawodnicy, którzy niedługo mogą iść do naprawdę silnych lig, do naprawdę silnych klubów. Nawet w magazynie, który wydaliśmy przed mundialem, pisaliśmy o tym, że jeżeli Rosjanie mają gdzieś szukać takiej iskierki nadziei, no to właśnie w tej młodzieży, która faktycznie dopiero do reprezentacji wchodzi i jeszcze nie jest skażona tym genem porażki, który gdzieś trawi od środka piłkarzy, taki jak Samiedów, Ignaszewicz czy nawet Akinfiejew. I rzeczywiście, no dzisiaj Gołowin jako ten sztandarowy przykład tego, że ta rosyjska młodzież rzeczywiście prezentuje się całkiem okazale. Ile on ma lat ten Gołowin? 9-6 zdaje się, albo 9-5. No to jest pierwszy rosyjski piłkarz, który zdobył gola na mundialu już po rozpadzie Związku Radzieckiego. Mhm. No tak, tak to by wychodziło tak, w takim razie. No tak, bo Związek Radziecki upadł w 91 roku, a no, zgadza się. To się zgadza. No Gołowin, ale on jest tutaj faktycznie tym, który niesie ten sztandar i prowadzi tą młodzież faktycznie do przodu, ale na ławce rezerwowych są kolejni zawodnicy, to Anton i Aleksej Mirańczukowie z Lokomotivu Moskwa, którzy w tej mistrzowskiej ekipie Loko odegrali bardzo ważną rolę w minionym sezonie. Zobnin to może trochę starszy już chłopak, ale też zawodnik, który z różnych powodów, ta jego kariera była wstrzymywana, ostatnio kontuzja dość poważna przed Pucharem Konfederacji, a swego czasu, to zanim on jeszcze tak zaczął stawiać faktycznie poważne kroki w dorosłej piłce, to już wzbudzał zainteresowanie Manchester United, więc być może faktycznie to będzie też zawodnik, który za jakiś czas wyjedzie na zachód Europy. I myślę, że faktycznie młodzież jest, w przypadku reprezentacji Rosji, młodzież jest tym czynnikiem, który powinien odegrać bardzo ważną rolę w ewentualnym sukcesie końcowym. No, Gołowin bez kompleksów wszedł dzisiaj. On dzisiaj miał chyba najwięcej przebiegniętych kilometrów na boisku, 12 prawie, ze wszystkich piłkarzy bodaj. Znaczy na pewno rosyjskich, nie wiem jak z Arabii. I dwie asysty i jedna asysta drugiego stopnia, jak bierzemy to jeszcze i bramka do tego jeszcze na zwieńczenie tego wszystkiego. No, czyli tak jak można... Gołowin to jest taki piłkarz, którym Rosja się zachwyca tylko dlatego, że nie ma kim się zachwycać, czy jest faktycznie piłkarz, który może właśnie pójść do Juventusu Turyn za, nie wiem, 26 milionów euro i zrobić różnicę na poziomie Ligi Mistrzów półfinału na przykład? Myślę, że ta druga opcja tutaj jest bliższa prawdzie rzeczywiście. Że to jest to chłopak, który bez wątpienia ma duży potencjał i już teraz potrafi to przełożyć na konkretny efekt. Czyli to jest zawodnik, który w lidze notuje asysty, strzela bramki, który potrafi pokazać się na poziomie pucharów europejskich. Teraz także w reprezentacji i potrafi robić coś ponad taką przeciętność, która towarzyszyła większości piłkarzy reprezentacji Rosji przez bardzo długi czas. I wydaje mi się, że ten transfer na zachód już teraz pewnie będzie przesądzony, nawet ten jeden mecz pewnie, chociaż no, Arabia Saudyjska, jak ustaliliśmy, nie była najmocniejszym przeciwnikiem i pewnie nie weryfikuje w rzetelny sposób poziomu tego chłopaka, ale myślę, że jeżeli złożymy to wszystko do kupy i to, że on już wcześniej prezentował się fajnie na poziomie klubowym, to na pewno taki transfer wisi w powietrzu i wydaje mi się, że potencjał w tym zawodniku drzemie taki, że on faktycznie może być ważną jednostką w silnym klubie europejskim. Przecież Rosjanie mają jakiś taki problem, żeby się przebić na zachodzie Europy. No jest problem, ale też mentalny, tak. No to pisał o tym Wiktor Jerofiejew w Encyklopedii Duszy Rosyjskiej, że oni na emigracji są ogoniaści. Czyli wyrasta im ogon i oni interesują się tym, czy, jak ten ogon schować, jak to zamaskować wszystko, tak żeby nie odróżniać się za bardzo od reszty społeczeństwa tego właśnie zachodniego. No a to umówmy się, przeszkadza, jeżeli chodzi o jakąś aklimatyzację, o koncentrowanie ogon się. Ogon tak, przeszkadza. Tak, no, jak najbardziej. Przeszkadza to w tym, żeby koncentrować się na swoich obowiązkach, żeby rozwijać się i faktycznie udowadniać to, że jest się czegoś wartym. Z tym, że akurat rozumiem, że ta nowa fala
rosyjskich piłkarzy takich kompleksów powinno się już wyzbyć. No, już ta fala, której przewodził Dzagojew, miała nie mieć takich kompleksów, no i wszyscy zostali w Rosji. Ci zawodnicy, którzy wyjeżdżali po Euro 2008, jak Arszawin, jak Pawluczenko, wracali bardzo szybko, właśnie z tym ogonem podkulonym do kraju. No i ten powrót oznaczał dla nich porażkę. Oni byli traktowani jak ludzie przegrani, wracający właśnie z Zachodu, którzy nie potrafią błyszczeć tylko u siebie, a gdzieś dalej, poza jakimiś jednorazowymi wyskokami, nie są w stanie podtrzymać na dłużej dobrego wrażenia. Ja tylko powiem, że teksty Karola są z Rosji do przeczytania w magazynie Orły 2018, tak, bo żeby było widać, Orły 2018 do kupienia w całej Polsce na stacjach Orlenu, 196 stron czytania w sam raz na Mundial, bo dużo reportaży z różnych krajów, z różnych kontynentów, a także informacje o wszystkich drużynach, które biorą udział w finałach Mistrzostw Świata. Skoro mamy studio trenera, to nie mogę nie zapytać o sytuację w reprezentacji Hiszpanii. No wiadomo, dzisiejszy dzień to taki wstęp do Mundialu i tak sportowo to nikogo ten mecz nie podniecał. I tak poświęciliśmy mu sporo miejsca, ale jeśli mówimy o Mistrzostwach Świata, to mówimy o trochę innych reprezentacjach od razu, a nie o Rosji i Arabii Saudyjskiej. I jedną z tych reprezentacji, którymi się wszyscy podniecamy, to jest reprezentacja Hiszpanii, która od wczoraj nie ma trenera. Co ciekawe, dzisiaj chyba właśnie trwa, albo zaczęła się, albo zaraz się zacznie konferencja w Madrycie, gdzie jest przedstawienie nowego trenera Realu Madryt, więc... Nie ma się co spieszyć, czasu jest dużo. Trener Lopetegui jakby no, nie jest mleka z niczym. Od razu po przelocie do Hiszpanii zorganizował wraz z Realem konferencję i będzie opowiadał o planach królewskich na nowy sezon. Sytuacja bez precedensu, dla mnie przedziwna. Mogę powiedzieć, że... Znaczy, nie mogę powiedzieć, że się dziwię trenerowi, że przyjął ofertę Realu, ale dziwię się okolicznościom, w jakich to się wszystko zdarzyło i że dorośli ludzie nie potrafili przeprowadzić tego w sposób cywilizowany, spotkać się w jakimś większym gronie, a zarazem zapewnić, że z tego grona nic nie wyjdzie, że do końca Mistrzostw Świata nikt nie będzie wiedział, że Real Madrid ma nowego trenera. Jest powiedzenie, ściany mają uszy i powietrze też nosi i jakby byli przekonani, że to zostanie między nimi, bo wiemy, że prezes Realu, prezes Federacji i przede wszystkim selekcjoner, no już były selekcjoner, jakby się we trzech spotkali, byli przekonani, że wszystko będzie dobrze, ale no wiadomo, że to by gdzieś mogło wyjść i wtedy by był większy ferment, większy zamęt w trakcie mistrzostw, wiele niedomówień czy znaków zapytania. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też może prezes Federacji by się obawiał, że będąc tu na takiej imprezie, też by gdzieś myślał, bo to teraz okres jest transferowy, przygotowawczy. On się poczuł oszukany, bo dopiero co przedłużył. Tak, tak. Miał prawo, bo dał popracować trenerowi. Trener wcześniej no, pracował w grupach młodzieżowych, był znany jako piłkarz, bramkarz, tak samo jak Stanisław Czerczesów, z tego co pamiętam. I dostał swoją szansę, nieźle to wyglądało. No, dwa dni przed imprezą. Takiego gonga dostać. Dwa dni no, przed swoim meczem, dzień swoim przed meczem, a dzień przed rozpoczęciem mistrzostw. No ale zasłużył, że federacja miała prawo na to. Z drugiej strony niektórzy też mówią, że Realowi się nie odmawia, ale myślę, że... Odmawia się w takich okolicznościach? Ja myślę, że tak. Przynajmniej ja, jakbym był na takiej pozycji, prowadzę najważniejszą reprezentację w kraju. Nie ma więcej kibiców w danym kraju, jak właśnie będąc selekcjonerem reprezentacji. To jest zaszczyt, to jest honor, to jest też zaufanie ludzi, którzy ci to powierzyli. Niektórzy mówią, że Real prosi tylko raz, ale jeśli w barwach Hiszpanii prowadzisz Hiszpanię do Mistrzostwa Świata, to Real poprosi i drugi, i trzeci, tak i czwarty, myślę, i piąty. Też, tak. A mając takich piłkarzy, wiemy, że ostatnio trochę pstryczka dostali, bo nie są najedzeni, bo wcześniej był większy problem, kiedy byli... Nie przegrał meczu żadnego. Tak, dokładnie. I był na dobrej drodze, żeby to wszystko przypielęgnować, trzymać. I no jego życie, prawda, jego decyzja i teraz jest królewski, jest w Realu. Kiedyś bodajże prowadził... A to nie, to Hierro prowadził Real Oviedo i był w Realu asystentem. No dzisiaj pojawił się taki mem się pojawił, jak za telefon bierze Florentino Perez i mówi, a teraz ogłosimy, że Fernando Hierro jest asystentem. I ciekawe, co by się wtedy stało, bo to też scenariusz, który można sobie wyobrazić. No dobrze, ale prezes Federacji Hiszpańskiej, no jednak musi tu powiedzieć, że zrobił dobrze dla własnego ego,
Ale czy dobrze dla drużyny? Z tego, co głosy dochodziły, to rozmawiał z zawodnikami. To nie jest tak, że jesteś autokratą i podejmujesz... No i zawodnicy bronili trenera. Bronili, a ja tak. Słyszałem, że takie były podzielone głosy i dlatego bał się tego zamętu, pewnych niedomówień. I też wiadomo, że zawodnicy, którzy byli związani, czy są związani z Realem, też trochę inaczej mogli to postrzegać i inną opinię mieć. No to jest reprezentacja. To nie jest tylko jeden klub, prawda, czy dwa kluby, ale też są inni zawodnicy, którzy mogli gdzieś inaczej pewne rzeczy rozpatrywać. Zresztą mając takie coś przed sobą, no jesteś obserwowany, każdy twój krok i każdy nawet niedociągnięcie gdzieś potem może być wyciągnięte. I nie chciano po prostu mieć pewnych niedomówień i zamknięto ten temat. I każdy mówi, że to nie ze szkodą dla drużyny, ale na pewno jakiś tam zamęt to spowodowało. Zobaczymy w pierwszym spotkaniu, bo grają z Portugalią, to zobaczymy, jak ta forma będzie wyglądała. No, chyba jeśli jakakolwiek drużyna w Europie miałaby sobie poradzić bez trenera, to jest to Hiszpania, tak mam takie wrażenie. Myślę, że jeszcze jakieś by się znalazły, ale tutaj tak, to jest, można powiedzieć, sprawdzeni ludzie, zgrani ludzie, szkielet jest tej drużyny, kilku młodych dochodzi i to naprawdę jest, myślę, samą przyjemnością prowadzenie takiej reprezentacji. A pan miał taką sytuację kiedyś w karierze, że prowadził jeden klub, a już się zgłosił inny, taki no, lepszy, bardziej kuszący. I no, był jakiś taki mini konflikt interesów, albo nie mini. Miałem, ale to nie były takie oficjalne, chociaż były zapytania, co by było gdyby, ale zawsze gdzieś przecinałem, odwlekałem, bo to gdzieś w głowie jest i zaprzątasz sobie myśli, dlatego no, masz robotę do zrobienia i zawsze też mówiłem swoim działaczom, że takie coś gdzieś, żeby nie było niedomówień, takie coś mogą gdzieś jakieś plotki się pojawić, bo tak jak mówimy, no, pewnych rzeczy się nie zachowa tylko dla siebie, tylko gdzieś ktoś tam usłyszy i język ludzki jest taki, że często gdzieś tam próbuje się wydobyć i coś przekazać. I są takie sytuacje i u piłkarzy, i u trenerów, to są nieuniknione. A piłkarzom faktycznie by to przeszkadzało, ta świadomość, że ten człowiek będzie trenerem Realu? No bo przecież sytuacje, że trener odchodził z kadry po turnieju i komunikował to, że odejdzie i nawet było wiadomo, do jakiego klubu. Na teraz masz taką samą sytuację w Australii. Jest trener, który przyszedł tylko na Mistrzostwa Świata i jest pewny, że odchodzi. Oni zrobią Mistrzostwa Świata, już jest podpisany kontrakt. Swoją drogą z trenerem, który trenował teraz Adriana Mierzejewskiego w Sydney FC, Graham Arnold, będzie trenerem reprezentacji Australii. Skoro już w ogóle rozmawiamy o tych trenerach, to jeszcze tak nawiązując do tego dzisiejszego wątku, Bert van Marwijk, Holender, on doprowadził Arabię Saudyjską na te Mistrzostwa Świata. Zrezygnowano z niego w samej końcówce tych eliminacji, natomiast on przejął właśnie tą Australię po trenerze australijskim, który doprowadził Australię do Mundialu, zrobił im, wygrał im baraż, bo tak jak gadaliśmy, on grali w tym barażu, musieli się mierzyć w barażu i powiedział dziękuję. Presja jest tak duża, no trochę pokazał, mi się to podobało bardzo, bo jego bardzo mocno krytykowano za grę trzema środkowymi obrońcami, za to, że chciał z taką reprezentacją jak Australia, która nie ma jakichś największych piłkarzy klasy światowej, grać bardzo ofensywnie, otwartą piłkę. W kraju się to bardzo nie podobało. On powiedział tak, dobra, ja po swojemu zdobędę te Mistrzostwa Świata, dojdę do nich, a potem radźcie sobie sami. No i jak powiedział, tak zrobił, bo jeszcze przed tym on, w ogóle on powiedział, że odchodzi jeszcze przed barażem z Hondurasem. Więc w takim momencie, no wiesz, no piłkarze niebezpieczny, bo potem by mu to wypominali, że mógł się wstrzymać, przez to odpadliśmy. Na szczęście Australia przeszła. Postecoglu dzisiaj nie ma, jest Van Marwijk, który po tym mundialu już trenerem Australii na pewno nie będzie, więc takich sytuacji jest całkiem dużo na tych Mistrzostwach Świata. I to co czasem mówi, że on nigdy nie odejdzie i choćby się waliło, paliło, to będzie, dopóki nie zostanie zwolniony, to będzie walczył. To zrobi tak, żeby go zwolnili, jak będzie chciał. Podobnie no, było w Japonii przecież dwa miesiące wcześniej. Dokładnie, dwa miesiące i wszyscy się śmiali. Chali chodzić. Dokładnie, to tak jak gadamy o tych memach, ja teraz widziałem też fajnego, że się śmiali z Japonii, że dwa miesiące przed turniejem zwalnia trenera. Dwa dni Hiszpanie zrobili rekord. Jeden dzień przed turniejem, chciałem sprecyzować. Jeden, no to jeszcze. Żebyśmy tego rekordu, nie będzie to nie psujmy im tego rekordu, bo to jest ciężko naprawdę duże osiągnięcie. Nie bagatelizujmy, jeden mecz przed turniejem. Trenerze, czy oni, no pobawmy się w takie spekulacje, bo pan no, z uwagi na wykonywany zawód no, nie może bagatelizować roli szkoleniowca. Na ile Hiszpanie są słabsi dzisiaj niż byli 3 dni temu w procentach powiedzmy? Oj, ciężko. Nie znam na tyle mentalności Hiszpanów i ciężko mi się wypowiedzieć. Na pewno są zwartą grupą, sprawdzoną ekipą i to jest ich siła. Zresztą Hierro był przy tej reprezentacji, to nie jest człowiek z zewnątrz, tylko też na pewno dużo z nimi rozmawiał, przyglądał się, nie wiem, czy uczestniczył. Ale jako trener to jest człowiek bez żadnego dorobku. No bez, ale no mając
może z niektórymi nawet jest na ty, nie wiem jak to wygląda z Ramosem, z tymi najstarszymi zawodnikami, ale się zna ich bardzo dobrze i płynnie może gdzieś tą pracę kontynuować. Na to przede wszystkim szef federacji liczy. I tak jak wspomniałem, no, to też pewnie były rozmowy z zawodnikami i czy będą słabsi, czy mocniejsi, to ciężko mi ocenić. Czasami trudne sytuacje potrafią wzmocnić drużynę, ale czy tak będzie tym razem, to trzeba poczekać. O trenerze Hiszpanów zaraz kilka słów powie Mietek Mietczyński i w swoim cyklicznym show, jakie będzie urządzał tu codziennie na naszej antenie. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałem na chwilę po raz kolejny zmienić temat, czyli tym razem zapytać o reprezentację Polski, no bo zbliża się mecz z Senegalem. Spokój panuje wokół tej kadry. Było zamieszanie wokół Kamila Glika. Ono się zakończyło nadspodziewanie pozytywnie. Natomiast mam wrażenie, że teraz nie dochodzą żadne interesujące sygnały z obozu naszej kadry. Jest przenudno. Może to dobrze, że jest przenudno. Nikt się z nikim nie pokłócił. Żadne łóżko się nie urwało, nikt z balkonu nie wypadł. No wszystko tak jak być powinno w sumie. Znaczy, dopóki będzie, rozliczymy to wszystko po mundialu, bo jakbyśmy teraz mieli dużo hałasu od tej reprezentacji, to potem byśmy wypominali to, że to przeszkadzało, że to też miało swoje znaczenie, że przegraliśmy, że nie wyszliśmy z grupy. Natomiast jeżeli taki model się sprawdzi, to podejrzewam, że my taki model będziemy chcieli na każdym większym turnieju sobie kontynuować, że będzie cisza. Trochę się tego boję, bo potem może dojść do takich rzeczy, że w ogóle wszystko będzie zamknięte, będzie sterylne i żaden dziennikarz nie będzie miał większego dostępu, tylko ewentualnie na konferencjach prasowych. Więc to jest takie pewne niebezpieczeństwo. Natomiast myślę, że dobrze, chyba jednak, jeżeli mam wybierać między takim absolutnym spokojem a totalnym chaosem, wybieram jednak to pierwsze przed takim turniejem. Ale podobna sytuacja była w przypadku reprezentacji Rosji po ostatnim meczu z Turcją, jeśli dobrze pamiętam. No, z Turcją albo Rosją. Z Turcją, tak. Wynik nie był po myśli kibiców, ani dziennikarzy, ani nikogo, kto żyje tą reprezentacją. No i ta cisza, która zapanowała, była jak w rosyjskich realiach, można powiedzieć, nawet nieznośna po prostu. Tam w tej kadrze jest dużo więcej zawodników niż w naszej, którzy lubili sobie wyjść do dziennikarzy i powiedzieć coś, co graniczyło z jakąś kontrowersją, bo wręcz było kontrowersyjne po prostu. Tymczasem po tym meczu z Turcją totalna cisza. Nikt nic nie wie, nikt o niczym nie słyszał, nikogo nie widać. Dzisiaj wyszli 5 brameczek. Mogą teraz porozmawiać, jak będą chcieli. Ewentualnie, jeżeli z Senegalem miałoby się też tak skończyć, to myślę, że w ciemno bierzemy. No, Stanisław Czerczesow się na konferencji prasowej powiedział, że dzwonił do niego minister spraw wewnętrznych Rosji i poprosił, żeby dalej tak grali. to już moim zdaniem jest sprawa dla ministra spraw zagranicznych, a nie wewnętrznych. To już nie jest ogólnie jakieś rozgrywki. Rosjanie w ogóle żartują, bo tam Putin niedawno wiek emerytalny podniósł o 5 lat i że to każda bramka to za jeden rok, więc może lepiej, żeby przestali teraz strzelać, bo jak wiek emerytalny pójdzie jeszcze w górę, no to nie dość ta emerytura tam tak marna, to jeszcze więcej trzeba na nią czekać. Ale może teraz jakieś 1-0 wystarczy. Ale wy wierzycie, że ta Rosja będzie tak strzelać dalej, bo mi się nie wydaje. Już wiek emerytalny ustalili. Tak, już wystarczy. Na plus 5. Już nie muszą więcej. Dzisiaj na tle słabego rywala się zaprezentowali i nie grali jakoś kosmicznie, powiedzmy sobie szczerze. Tam nie było jakiegoś, nie wiem, nie zapierało nam tchu w piersiach. Rywali mają z Urugwajem. Cały czas uważam, że Urugwaj to jest lepsza drużyna i dzisiaj miałbym stawiać, nawet po obejrzeniu tego meczu z Arabią Saudyjską, to Urugwaj to jest lepsza drużyna. Potem jak oni wychodzą z grupy, trafiają na kogo? Portugalia lub Hiszpania. Portugalia, Hiszpania, więc wiek emerytalny do 90 ale lat wiesz, to raczej nie dojdzie. Jest takie rosyjskie przysłowie, że jeżeli coś idzie źle, to mówi się, że jeszcze będzie święto na naszej ulicy i to święto właśnie dzisiaj chyba nastało, biorąc pod uwagę, że ta reprezentacja nie tak dawno przegrywała z Katarem i po takim meczu prezentowała się mniej więcej jak Arabia Saudyjska dzisiaj, no to takie 5-0, nawet jeżeli ten przeciwnik był faktycznie beznadziejny i nie umiał grać w piłkę po prostu, to robi wrażenie na kibicach i myślę, że oni faktycznie dzisiaj mają powody, aby świętować. Być może i tak nawet myślę jedyny w ciągu całego turnieju. Ja tu mam informację dla trenera Ojrzyńskiego, bo widz o pseudonimie jak niżej napisał, że nie. Znaczy jest, ale nie w tą stronę. Napisał nam widz o pseudonimie jak niżej, że kadra Beninu według Transfermarkt jest wyceniona na prawie 26 milionów euro. To nie są takie leszcze, jak ich malują.
A ja nie mówiłem o Kadrze Benin, tylko o lidze, gości... lidze z kraju Benin. A to nie była... A, nie, bo to nie była... reprezentacja. A, to nie, to liga, dobra, liga, liga. Reprezentacji była, no, bo kilku reprezentantów liga. Faktycznie gra w Europie, we Francji chyba i w Anglii gra tam, no, nie pamiętam nazwiska, natomiast goście tacy, ale którzy reprezentacja też słaby, słaby tylko stoi, słaby, bo sprawdzałem tak. To. Okay, ale reprezentacja to jeszcze do rozważenia, nie? No. Liga. Okay, a trener patrzył, w jakiej tam walucie płacą? Bo to myślę, że w przypadku krajów afrykańskich bardzo ważne. Zapłacił. Dostałem w euro. Euro, krowy, świnie i inne. Taki dobrobyt też wchodzi w grę, myślę tam. Tak myślisz? No, no, dodatki. Barterowe sprawy jakieś. Barter. Szkoła przeżycia wtedy, nie? No. Okej, okay, ten, jak pan widzi to zamieszanie wokół Kamila Glika, które było, to jak pan je komentuje? No bo to jest bardzo niewdzięczna sytuacja dla bardzo wielu osób, mam wrażenie. Niby wszyscy pchamy wózek w tą samą stronę, ale jednak nie do końca. No bo jeśli Kamil Glik się za szybko wyleczy, a wygląda już w ogóle jak okaz zdrowia, no to autorytet lekarza trochę siądzie. Jeśli Kamil Glik się w ogóle nie wyleczy, no to autorytet lekarza tam z Francji legnie w gruzach. Jeśli on wyjdzie i odniesie kontuzję, no to już w ogóle wszyscy mamy problem. Jeśli wyjdzie, słabo zagra, no to Adam Nawałka ma problem. Adam Nawałka ma problem, co zrobić, gdy ta para, która zacznie mundial, zagra bardzo dobrze, a Kamil dojdzie do zdrowia na mecz numer 2. No generalnie taki nieoczekiwany ból głowy. Nieoczekiwany i to spotkało zawodnika bardzo kluczowego, a przede wszystkim no, najważniejszego, jeśli chodzi o blok defensywny. Dlatego czekano na te badania i podjęto taką decyzję, że jak jest zielone światło od lekarza z Francji, że może być już gotowy do zajęć. Była mowa na początku o trzecim meczu, później za dwa dni pojawiła się informacja, że już na drugi mecz może być gotowy. Tak dobrze to wszystko przebiega, tak on się pali, taki ma charakter i tak sobie przyspiesza to leczenie tym pozytywnym nastawieniem, mhm. Że wygląda to bardzo dobrze, ale znając sztab szkoleniowy, znając Adama, wiem, że na pewno będzie sprawdzony i to na różne sposoby. Może i walka wręcz jakaś będzie, judo czy coś, żeby to sprawdzić, bo... No jest, nie, ja słyszałem, pan w radiu opowiadał, że pan z piłkarzami swoimi się umawiał. No tak najlepiej sprawdzić ruchomość, czy ten bark właśnie jednego pan wytrzymuje, bo to nie są przelewki. No. Znaczy jednego na trzech. Dobrze, że na Hiszpanów jak już wcześniej trafiałem, bo jakby Ramos go złapał pod pachę przy stałym fragmencie, od razu by wykręcił, no już... Wiemy, jak Egipt przeżywał, czy Salah będzie do gry, czy nie. W ostatnim czasie to nie kolana, a barki są na pierwszych stronach gazet, można powiedzieć. No tak to wychodzi. Oby ta ostatnia wersja, którą wspominałeś, że sztab będzie miał ból głowy, bo dobrze grała para stoperów, która zastąpi, jeden z zawodników, który zastąpi Kamila, bo zobaczymy, jak ta para będzie wyglądała. Wychodzi na to, że no, Pazdan powinien wyjść, ale czy tak to będzie? Chyba Bednarek. Trzeba będzie poczekać. I wtedy Kamil no, będzie musiał przebierać nogami, jeszcze trochę więcej czasu będzie miał na przygotowanie jeszcze lepsze i oby tak było. No zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. To jest na pewno wredna kontuzja, a tym bardziej jeszcze obrońcy, gdzie dużo walczy, a tym bardziej też obrońca często kryje jeden na jeden, chyba że stanie w strefie, ale w tą strefę też się wchodzi, bo ostatnie sparingi pokazały, że troszeczkę zmieniliśmy grę obronną przy rzutach rożnych, ale są też rzuty wolne, gdzie trzeba w tej strefie się przemieszczać, wyskoczyć, a często też gdzieś tam się gra bark w bark, czy ciało w ciało. I... Na ile ja z nim rozmawiałem, to mam przekonanie, że on zupełnie nie będzie kalkulował, co się z tym jego barkiem stanie w przyszłości, tylko on chce się nałykać tabletek, zatejpować dobrze, żeby nic nie czuć w czasie meczu. Jeżeli jeszcze dojdzie adrenalina do tego wszystkiego, to go w ogóle wyłączy, że ten ból poczuje dopiero po zejściu do szatni, a że w czasie meczu to on jest gotowy po prostu na męską walkę. Fajterzy to do siebie mają, że tak jest. Nieraz właśnie wygląda wszystko w porządku, a po meczu widać właśnie ten stan adrenaliny podwyższony powoduje to znieczulenie, że później są jakieś złamania czy naderwania i wcale by się nikt tego nie spodziewał, jak patrzy na dany. A pan jako trener mecz. Wystawiłby piłkarza, który no, jest zdolny do gry na 85%? Ciężko. Jak mam jeszcze zmienników, godnych zmienników, no to jest za duże ryzyko. Jakby było więcej zmian w piłce nożnej, ale tego przepisu ubolewam, nie zmieniają, bo bym chciał, żeby tak było. Tylko są trzy zmiany, no to jest duże ryzyko. No, ciekawe, jak to będzie z Kamilem. Mam wrażenie, że trochę nie doceniamy jego roli. To znaczy, że gdyby te problemy miał Robert Lewandowski, czyli taki Kamil Glik ataku naszego, można powiedzieć, to by wszyscy mówili,
jak tylko dojdzie do siebie na tyle, żeby wyjść na boisko, to niech gra, bo nikogo takiego nie mamy. A przy tym Kamilu Glicku nagle zaczęliśmy stawiać taki znak zapytania, że w sumie po co on nam? Zupełnie tego nie rozumiem. Czołowy obrońca Ligi Francuskiej. Ja sobie to tłumaczę tym, że troszeczkę się zachłysnęliśmy tym Janem Bednarkiem, że chłopak zaczął grać w końcówce sezonu w Anglii i wydaje nam się, że już mamy na dzisiaj takiego godnego zastępcę. Oczywiście ten Bednarek może zagrać kapitalny turniej i tego mu jak najbardziej życzymy. Tylko że mecz w reprezentacji towarzyskiej, a mecz w reprezentacji na mundialu to jest jednak trochę duża presja. Nawet większa niż tej lidze angielskiej, gdzie on sobie z nią świetnie przecież radzi. Dlatego obawiam się, że troszeczkę za dużo możemy od niego wymagać, bo ten chłopak jest w takim wieku, że jeszcze jakieś błędy popełni. I pytanie tylko kiedy, czy teraz już na tym dużym turnieju, kiedy będzie trzeba łatać dziurę po Gliku, czy jeszcze nie. To co powiedziałeś, jakbyśmy dzisiaj rozmawiali na temat Lewandowskiego, to mówilibyśmy, że jest masakra, że mamy dramat, że nie ma go kim zastąpić. Ja uważam, że Glika też nie mamy kim zastąpić. Ja przed mundialem, znaczy ja generalnie jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o tę reprezentację. Wiem, że to jest niepopularny pogląd, natomiast ja mówiłem, że mamy czterech piłkarzy do gry. Bramkarza, Glika, Piszczka, Lewandowskiego. Błaszczykowski miał cały czas przez większą część sezonu kontuzję. Także... Ja to myślę, że mówisz tak, bo patrzysz za bardzo na piłkę klubową, a nie zwracasz uwagi do piłki reprezentacyjnej, gdzie Kamil Grosicki jest piłkarzem z zupełnie innej bajki niż w klubie. Ale czy on też, no dobra, ja chcę, będę im kibicował, ściskam kciuki i oczywiście chcę się mylić, natomiast tak na chłodno zawsze powtarzam tak, że jakbym miał stawiać pieniądze na tą reprezentację, to nie postawiłbym na to, że wyjdziemy z grupy, natomiast no, będę liczył na to, że właśnie to, o czym mówisz, że ta magia gry w reprezentacji gdzieś znowu zadziała. Tylko no, nie wiem, czy na takich magiach gry w reprezentacji cały czas powinniśmy się opierać. Powinniśmy raczej mieć piłkarzy. A czasami to działa po prostu. No ale to już tyle razy działało, że nie wiem, czy to dalej będzie działało. To jest moje zdanie. Ja sobie tak co mecz myślę, jak Polska ma grać, że no, na pewno będzie kaplica i totalne dno, a potem wychodzi jeden, drugi, trzeci i wygrywają te mecze, osiągają fajne wyniki i mam nadzieję, że teraz przed Senegalem podobne wrażenia będą mi towarzyszyć, bo jakby miało się skończyć jakimś dobrym wynikiem, to niezależnie, czy w tej obronie będzie Kamil Glik, czy ten Bednarek właśnie... Ale jak niezależnie? No, to są kluczowe sprawy, czy będzie... Nie, no okej, ale choćby niezależnie od tego, kto będzie grał, a jeżeli wynik będzie dobry, no to myślę, że wtedy te kluczowe sprawy wszystkie gdzieś zejdą na dalszy plan, prawda? Oczywiście wolałbym osobiście, żeby Kamil Glik był do gry nawet... No właśnie, zadajcie sobie proste pytanie. Procent, bo wybierasz... 85% Kamila Glika jest lepsze niż 100% Jana Bednarka. No, no tak, to jest na dzień dzisiejszy myślę, to jest najlepsza odpowiedź. Zadaj sobie pytanie, kogo wolisz na środku obrony? Zdrowego Glika czy Bednarka? Może Glika, tak? Zdrowego nie ma o czym gadać. Jak najbardziej, tym bardziej, że mówimy o turnieju, gdzie gra na zero z tyłu, czy gra defensywna ma kolosalne znaczenie, bo tutaj, ja jeszcze w naszej drużynie, pamiętamy na Euro, dlaczego tak daleko zaszliśmy, może dla niektórych nie tak daleko, bo tu w obronie byliśmy naprawdę pewni od bramkarza, gdzie pan Zdan zagrał znakomite zawody, my straciliśmy dwie bramki. Że do ćwierćfinału Euro nie Robert Lewandowski nas poprowadził, tylko bardziej pan Zdan z Glikiem. Tak, tak. I tu może być podobnie, dlatego to ma kluczowe znaczenie, dlatego też trener wie, jaka wartość jest Kamila i zabraliśmy go na te mistrzostwa, bo jak będzie zdrowy, no to od razu powinien wejść do gry, bo tak samo jest inna siła przekazu, inna siła mentalna, bo wiemy na co stać Glika, zresztą on się czuje sam bardzo dobrze, to też ciężko by było gdzieś go tam na tor boczny przestawić, bo zawodnik też jest świadomy, zresztą tak jak mówiliśmy, on jest fajterem, on sam też będzie wiedział, będzie bardzo chciał, ale na pewno też go gdzieś tam czy lekarze, czy trenerzy sprawdzą, żeby nie było awarii zaraz na rozgrzewce, albo zaraz w pierwszych minutach. Z Bednarkiem to mam wrażenie, że jest trochę tak jak z nauką pływania, jak ja chodziłem do szkoły, że wtedy mnie nie nauczyli pływać, potem się nauczyłem. Wrzucali mi na głęboką wodę, a potem wyławiali kijem jakimś, żeby się złapał szybko. I my trochę tak go na głęboką wodę wrzucamy, bo on przez ostatni rok od feralnego młodzieżowego Euro, mówię feralnego, bo grał wtedy naprawdę słabo, zagrał tylko kilka spotkań i teraz wszyscy w niego bardzo uwierzyliśmy. Super, fajnie, ja też chciałbym, żeby mu dobrze poszło. Tylko pytanie, czy my się sami nie oszukujemy trochę? Masz odpowiedź. Gdy zagrał na dużym turnieju, zagrał słabo. To nie było wcale tak dawno. To nie był chłopak wtedy, nie wiem, nastoletni. On niewiele młodszy niż teraz, więc życzę mu bardzo dobrze. Natomiast ja tego nie widzę. Samo to, trochę się postawcie w jego sytuacji. Wypada podstawowy zawodnik, ma poważną kontuzję, bo to kontuzja barku dla środkowego obrońcy to jest, zresztą dla każdego piłkarza, ciężka kontuzja. No i teraz tak, wiesz, że prawdopodobnie go zastąpisz, natomiast trener i tak bierze tego nie do końca zdrowego Glika do reprezentacji i masz świadomość, że no ten Glik jest tak ważny, ta pozycja, trener aż tak w ciebie nie wierzy, że jesteś w 100% gotów zastąpić gościa na środku obrony, bo jest nie do końca zdrowy,
i będzie w odwodzie czekał, na tylko jeżeli będzie na 70% do gry, to prawdopodobnie wyjdzie w meczu, więc no jest dużo takich rzeczy, z którymi ten Bednarek musi się zmierzyć. Jest bardzo młody i nie wiem, czy to nie za dużo. Dobra, przyciskamy za niego kciuki. Do ciebie jeszcze mam pytanie jako do eksperta od lig egzotycznych. Która drużyna tym mundialu jest najbardziej egzotyczna i którą będziesz ty trzymał kciuki, której będziesz kibicował? Ci, którzy mnie znają... Która jest najdziwniejsza? Nie mów tylko, że Australia, bo to nudne. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja zawsze jestem za Australią i za Stanami Zjednoczonymi. To są dwie moje drużyny. No, śledzę tą piłkę już od 20 lat, i australijską, i amerykańską. Amerykanów nie ma, wiemy, co się wydarzyło z nimi, natomiast pozostała mi Australia. Ale to nie jest wcale najbardziej egzotyczna drużyna. Panama to jest taka najbardziej egzotyczna drużyna. Ekipa, która na ten mundial weszła kosztem Stanów Zjednoczonych właśnie, pierwszy raz. Gwarantuję wam, że to będzie najsłabsza drużyna tego mundialu. Oni prawdopodobnie zarabią. Ale pamiętasz, jak się kiedyś mówiło o drużynie Trinidad Tobago, tak? Tak, jasne. Ale a oni zremisowali z Anglią, o ile się nie mylę? Ze Szwecją. Tak, a z Anglią przegrali minimalnie. Super. Dokładnie. Oczywiście, tylko że Trinidad miał Dwighta Yorka, jakąś tam taką... Lepiej fizyczną ustawioną. Lepiej fizycznie drużynę Panama. Obejrzyjcie sobie eliminacje w strefie CONCACAF, te obecne, na jakich boiskach Panama występowała. Tam są klepiska. Jak ja słyszę, że jak ktoś wychodzi ze strefy CONCACAF, to jest słaby. Nie do końca, bo tam żeby... Inaczej, tam trzeba mieć sposób. Tam nie musisz być dobrą drużyną, tam musisz mieć sposób na to, jak się gra. Tam takie rzeczy jak budzenie o 5 rano pod hotelem w czasie meczu, to jest standard. Każda drużyna to przychodzi. Amerykanie przychodzili, Panama zawsze takie rzeczy organizowała. Drużyna też oparta na zawodnikach, Roman Torres, gość, który zapewnił im awans na ten mundial, też nie do końca zdrowy, filar ich obrony, grający w Seattle w MLS, kawał chłopa, średnio zwrotny, natomiast bardzo silny i przydatny też przy stałych fragmentach gry pod bramką rywala. On też nie do końca jest zdrowy. Naprawdę, Panama nie ma zawodników, trochę jak ta Arabia dzisiaj. Nie ma zawodnika z przodu zwłaszcza, który mógłby to pociągnąć. A oni nie są na tyle dobrzy, żeby opierać swoją grę na defensywie i liczyć na to, że 0-0, 0-0, może jakiś tam 1-0 i awansujemy. Panama to jest najbardziej egzotyczna drużyna. Nie mam co do żadnych wątpliwości. Słuchaj, strasznie dużo jest uwag do ciebie, żebyś się przesunął, bo zasłaniasz tą panią z tyłu, która jej największe atuty zasłaniasz. W złym momencie, tak. A ja nie widziałem. Weź możesz po środku. Ja lubię takie na gorące. Nie, dobra, żartujemy. Słuchajcie, krótki teraz przerywnik filmowy. Mietek Mietczyński zajął się właśnie trenerem reprezentacji Hiszpanii. Byłem już trenerem reprezentacji Hiszpanii. Zobaczmy to. Kalinka, Kalinka moja, co tu jagdę, malinka, malinka moja. Nie będę was oszukiwał, moje zainteresowanie Ligą Hiszpańską jest mniej więcej tak duże, jak doświadczenie Kamila Grabary w piłce seniorskiej. Tak samo nigdy jakoś specjalnie nie kibicowałem hiszpańskiej reprezentacji. Może to dlatego, że w szkole to prędzej ja byłem bity niż biłem i stąd trzymam kciuki przeważnie za słabszych. Ale moje prywatne upodobania nie mają tu nic do rzeczy, chciałem tylko powiedzieć, że trener Julian Logopeda, łopatolog, no wiecie, o co mi chodzi, Lopategi, to największa łajza tych mistrzostw tego roku i no nie sądzę, żeby ktoś go był w stanie przebić. Wierzę, że jeśli oglądasz ten program, to nie trzeba ci tłumaczyć, o co chodzi, ale jakoś tak lepiej mi będzie, jak to powiem na głos. Gość zaraz przed najważniejszym dla jego rodaków turniejem od 4 lat uznał, że ma w dupie, że Federacja Hiszpańska płaci mu za to, aby był w 100% skupiony na tym, aby jego drużyna osiągnęła sukces, i za plecami ugadał się z Realem Madryt. Został za to zwolniony na 2 dni przed startem mundialu i bardzo mu tak k***a dobrze. Ja wiem, że teraz jest sporo osób, które go broni, ale sorry, gdyby Nawałka w Arłamowie nie zajmował się tym, aby w 100% przygotować naszą elektryczną linię obrony do tego, aby straciła jak najmniej bramek, tylko dogadywałby kontrakcik, zdajmy na to,
CSKA Moskwa, który gwarantowałby mu to, że nawet jak na mistrzostwach dostaniemy 3 mecze w grupie w dupę, to i tak będzie ciepła, fajna posadka, no to sorry, ale nasz twitterowy naród by go zeżarł. Wszyscy by go zjedli, bo nawet w prywatnych korporacjach to by było dość nieetyczne zachowanie, a jak wchodzi do gry aspekt społeczny, czyli masz pracę, która jest odpowiedzialna trochę za to, aby twój naród był szczęśliwy, a nie wkurzony, no to sorry, reprezentacja narodowa to nie jest, że tak pozwolę sobie zacytować mojego redakcyjnego kolegę w do żeby tak ją traktować. Obejmując posadę selekcjonera reprezentacji narodowej, szczególnie twojego kraju, nie bierzesz sobie od takiej pracy, którą możesz zostawić, bo dostałeś lepszą ofertę w byle jakim momencie. Nie, spoczywa na tobie odpowiedzialność poniekąd za to, w jakim humorze obudzi się twój naród danego dnia. I oczywiście można mieć pretensje do Realu, no ale umówmy się, to jest tylko bezduszne korpo. I oczywiście można mieć pretensje do prezesa Federacji Hiszpańskiej, ale umówmy się, to zwykły debil. Dlatego całe moje zniesmaczenie przelewam na łopatologa. Niech ci się człowieku nie wiedzie, niech Perez zwolni cię po 3 miesiącach. Ciekawe jak wtedy ci się będzie szukało pracy, gdy w CV będziesz miał pozycję wypięcie dupy na własny naród w celu polepszenia swojej sytuacji majątkowej. Dlatego jutro chyba pierwszy raz w życiu będę z całej siły trzymał kciuki za Hiszpanię, żeby pokonała tą Portugalię, najlepiej wysoko, żeby pokazała temu logopedzie, że tak naprawdę to on jest f***em do i wszystkie pieniądze, które szły na pensję dla niego przez cały okres eliminacji, mogły być równie dobrze wydane na jakiś inny kompletnie bezużyteczny cel, jak na przykład, nie wiem, pirotechnikę stadionową. Pozdrawiam, oddaję głos do studia i zapraszam jutro. A jeszcze, żeby nie było, że jest to wideo felieton antyrealowski na zamówienie, to powiem tylko, mam nadzieję, że Argentyna nie wyjdzie z grupy. Salah na dzień dzisiejszy jest lepszy od Messiego. Cóż, Mieciu nie zostawił suchej nitki na, jak on to powiedział, łopatologu, już, czy, nie Lopategim, tylko tam zmienił mu nazwisko, już nie pamiętam. Między innymi nazwał go Psycho Wiseau. Nie wiem, czy to tak wypada w telewizji. No, Mieciu w swoim stylu, ale no, myślę, że wiele osób się z nim zgodzi. Taka sytuacja, jaka miała miejsce teraz, to ciężko będzie ją pobić. Ciężko będzie ją pobić. Panowie, dochodzimy do momentu, w którym potypujemy sobie wyniki jutrzejszych spotkań przez chwilę. Jutro mamy 3 spotkania. Najpierw jest dokończenie tej grupy A, czyli Egipt gra z Urugwajem. Tutaj niby faworyta wskazać łatwo, bo każdy powie, że Urugwaj, ale mam wrażenie, że Egipt to jest drużyna, która jak Salahowi wyjdzie dzień, to może każdego zaskoczyć. A tym bardziej Egipt prawdopodobnie będzie grał z kontry i to Salah bardzo lubi i na to będzie przygotowany. No zobaczymy, w jakiej będzie też dyspozycji. Czyli jaki typ pana? Urugwaj wygra 2-1. Adam, jak ty to widzisz? Na pewno nie będzie takiej dominacji jak dzisiaj Rosja nad Arabią. To jestem w 100% pewny. Jeżeli Urugwaj wygra ten mecz, to na pewno nie 5-0. Znaczy, ja no wiem, dobra, ale coś powiedz zaskakującego. Powiem ci zaskakującego, no może już nie tyle zaskakującego. Jak ktoś mnie zna, wie, że będę trzymał kciuki za Egiptem. Ale znowu pieniędzy bym na to nie postawił, więc pewnie Urugwaj. Mhm. No tak spokojnie, spokojnie 2-0 dla Urugwaju. Myślę, że... Ale nie więcej. Urugwaj, Egipt ma jednego Salaha, Urugwaj ma co najmniej no, 2 zawodników na tym samym poziomie, więc 2 zawsze jest większe od 1, więc Urugwaj. Urugwaj jest drużyną, która od lat jest mocna i od lat sobie po niej bardzo dużo obiecujemy. Ona czasami, jakbyśmy byli w korporacji, to powiedział, że Urugwaj czasami dowozi te swoje targety, czasami ich nie dowozi. Natomiast mają napastników w doskonałym wieku. Mówię o Cavanim i Suarezie, którzy są otrzaskani z wielką presją, są ciągle w wielkiej formie, nie są już juniorami, wszystko co mieli przeżyć w piłce już przeżyli, tu nic ich nie zaskoczy, zwłaszcza Suareza, który, dla którego pamiętamy wielkie turnieje, to jest i wylatywanie z boiska za ugryzienie i bronienie piłki zmierzającej do bramki w ostatniej minucie dogrywki, tak z Ganą. Wyobrażacie sobie, że oni dochodzą naprawdę daleko w tym turnieju? Ja sobie nie wyobrażam, bo uważam, że to jest drużyna za mocna na 1/8 finału, gdzieś taka zawieszona między 1/8 a ćwierćfinałem. Mówicie o tych dwóch napastnikach, faktycznie, ale jak sobie tak przeanalizujemy inne formacje Urugwaju, tam już takiej mocy nie ma i
Ofensywa super, natomiast w defensywie myślę, że będzie sporo kwiatków. Jeszcze przodek obrony bardzo Godin. Mocno przecież. Godin, Jimenez. Ale w reprezentacji, jak popatrzycie na nich w reprezentacji, to oni nie grają wcale tak jak w klubach. Tak jak mówiliśmy sobie o reprezentacji Polski, że u nas w klubach można nie grać, a w kadrze super. Tam w Urugwaju już tak nie do końca to wychodzi. Ja na te mecze, które widziałem w Urugwaju, dużo błędów popełniała ta para środkowych obrońców, ta druga linia. Też nie jest taka mocno na pewno jak ofensywa, więc wydaje mi się, że ćwierćfinał to jest wszystko, na co ten Urugwaj może liczyć. Nie pamiętam dokładnie, z kim oni mogą trafić w tym ćwierćfinale, ale też ciężko w sumie wybiegać aż tak daleko tą drabinką do przodu. Meczem dnia będzie spotkanie Portugalii z Hiszpanią. O Hiszpanii już sobie dzisiaj całkiem dużo mówiliśmy. Portugalia mistrz Europy, ale chyba mało kto widzi w nich faworyta. To jest pewien paradoks. No tak samo jak przed mistrzostwami Europy też nikt nie widział w nich faworyta. No tak, ale ugruntowali teraz swoją pozycję. Teraz już nie presja wyższa. No tak, ale drużyna nie zmieniła się specjalnie, prawda, od tego czasu, więc być może znowu oni gdzieś tam atakując z drugiego szeregu będą w stanie zaskoczyć i taką, prezentując taką piłkę może nie do końca ładną dla oka i gdzieś tam momentami nawet siermiężną skoncentrowaną właśnie na tym, żeby tych goli przede wszystkim nie tracić, znajdą znowu gdzieś tam klucz do wszystkich drzwi i ten złoty środek i faktycznie będą w stanie dojść daleko. Trochę im ta grupa się uprościła po tym zamieszaniu z Hiszpanią, mam takie wrażenie. Bo idealny moment na mecz z Hiszpanią właśnie. Chyba. Najlepszy dla mnie. Jeżeli mają grać z Hiszpanią, no to... Ale Cristiano jest smutny, bo nie chcą mu dać podwyżki. No to może teraz będzie chciał pokazać, że tę podwyżkę faktycznie zasługuje. Jako człowiek, który całe życie dąży do tego, aby udowadniać, że potrafi być coraz lepszy i że zasługuje faktycznie. Sprawdził stan konta, 21 milionów euro rocznie plus reklamy i wyszło, że się coś nie zgadza. Nie, za mało. No, sam jestem ciekawy, jak Cristiano właśnie Ronaldo będzie wyglądał, bo to jest walka. Wiemy, że następna edycja będzie złotego buta i tak dalej, i to jest walka. Messi też jest na mistrzostwach i tu będzie też bezpośrednie właśnie gdzieś tam pokazywanie się tych największych zawodników. Każdy ma marzenie, żeby zostać królem strzelców. No, to zobaczymy. Postawilibyście jutro, że Ronaldo strzeli gola, czy niekoniecznie? Ja tak. Ja również. No w zasadzie ostatnim takim. No bo ja nie, bo ja obstawiłem wynik 4-0 dla Hiszpanii. Pomimo tego zamieszania z trenerem. No to nie, ja na pewno bym postawił. Tak jak ja mówię, już w ogóle postawił, żeby z 5 bramek na centrum nie już strzeli, jeżeli... Bo ostatni mundial musi się pokazać, musi gdzieś zrobić wszystko, aby ten złoty medal za Mistrzostwo Świata przytulić i dorzucić do swojej okazałej kolekcji, więc myślę, że będzie zmotywowany jeszcze bardziej niż ma to w zwyczaju, więc ustawiałbym śmiało, że strzeli gola jutro. Ale mnie wyśmialiście za to 4-0 moje. No dobra. To i co wy typujecie? Dokładny wynik jaki? 2-2. Też chciałem 2-2, to mogę 1-1. A bo też możesz 2-2, spokojnie. Nie, to żeby troszeczkę zmienić. Ronaldo strzela bramkę, to na pewno remis. Okay. 1-0 dla Portugalii po bramce Ronaldo. Czyli jedyny wierzę w Hiszpanię, niesamowite. No dobra, i na koniec, nie na koniec bo jutrzejszego dnia, bo o 17, czyli przed meczem Portugalii-Hiszpania, mamy totalny paździerz Maroko kontra Iran. Akurat taki mecz, żeby powiedzieć sobie, że jak wszystkich meczów Mistrzostw Świata ktoś ma zamiar nie oglądać, to jest najlepszy. Właśnie ten jest najlepszy moment, żeby pójść na spacer z żoną. Ale wiecie co? Coś jak Liga Europy czwartkowa. No trochę tak, ale wiecie co, z drugiej strony do tego meczu trzeba podejść na takiej zasadzie, że te mecze tych słabszych drużyn często stwarzają więcej sytuacji podbramkowych. To się fajnie ogląda. Mhm. Jak nie będziemy patrzyli tylko na poziom sportowy, bo tutaj go nie dostaniemy zbyt wysokiego, to możemy dostać fajny mecz. Ja tam myślę, że jutro będzie około 4-5 bramek może nawet. Mhm. Defensywa obu drużyn jest bardzo słaba i to może być fajne w tym meczu. Grad goli w dzisiejszej piłce, gdzie te wyniki się oscylują około 1-0, 2-0, to może być fajna naprawdę odskocznia. Mm-hmm. No dobrze, to teraz tylko czas na... musimy podać wynik, co typujemy. Ja 1-0 dla Iranu. 1-1. 4-2 dla Iranu. No to ja na Maroko postaję w takim razie, niech będzie, że 3-1. Postaw, ktoś musi 3-1, Maroko. Pojutrze. Tam Zyjek za 2 gole strzeli w takim razie. Dobrze, teraz na koniec ogłoszenia duszpasterskie. Jutro nasz program i to będzie taka mniej więcej stała godzina, bo zawsze się spotykamy po ostatnim meczu dnia. Jutro nasz program o godzinie 22. Moimi gośćmi będą Wojciech Kowalczyk, Marek Citko i Marek Jóźwiak. Więc zapraszam jutro do oglądania. Natomiast w sobotę stan futbolu o godzinie 11, tak jak zawsze. No ja wiem, że o 12 jest mecz Francja-Australia, to
Adam będzie sobie oglądał Francja-Australia, normalnie nawet weszło. A normalni ludzie, stan futbolu, będziemy się łączyć raz w czasie pierwszej połowy czasami ze stadionem, jakoś to pochytamy. No dobrze, za dzisiaj bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli Leszek Ojrzyński. Dziękuję. Adam Kotleszka. Dziękuję bardzo. No i spec od Rosji Karol Buchenek. Dziękuję bardzo. Krzysztof Stanowski, to był program Stan Mundialu. Do zobaczenia. To lepsze niż program kosmiczny. Na program zaprosił sponsor PKN Orlen.